Cześć, to jest Syrenczkawka i witam was dzisiaj w nowym filmie, a dzisiaj rysuję siebie jako syrenkę, bo czemu by nie? Razem ze mną rysujemy, bo stwierdziliśmy, że zrobimy sobie collab i razem z Liną, Kukliksem i Cukim, czyli w sumie Przemkiem, stwierdziliśmy, że narysujemy właśnie siebie jako syrenki, dlatego że w sumie chyba tylko Zuzka jakoś tak bardzo aktywnie brała udział w tym wyzwaniu, ale tak nam się ten temat spodobał, że stwierdziliśmy, że narysujemy po prostu siebie. I stąd w ogóle to całe zamieszanie. Jestem trochę nieogarnięta, bo właśnie, wiecie, wyskoczyłam z wody, nie, jak taka prawilna syrenka. I mam teraz taki trochę nieogarek tutaj. Co śmieszne, w ogóle muszę oświetlać się z jednej strony softboxem, bo to słońce daje za bardzo i gówno widać na połowie mojej twarzy. W międzyczasie prawdopodobnie przez ten film przewiną wam się jakieś urywki ze Skype'a, więc no... Zuzka się trochę doatencjuje. Ogólnie przy samym rysowaniu, bo zacznijmy od tego, co tam reszta, nie? Starałam się skupić na tym, żeby znaleźć sobie w miarę fajną rywkę, potem tą rywkę w miarę jakoś tam przerysować i wiecie, mi przy tym trochę nie wyszło, dlatego że miałam taki jakiś problem, że postać jest, kurczę, z profilu, a ja bardzo nie lubię rysować postaci z profilu, bo tam mi się wszystko po prostu miesza, ale wyszło całkiem spoko. Potem przyszło oczywiście do włosów, które zrobiłam dosłownie paroma machnięciami i to był banał. Największe problemy sprawiły ręce, które potem postanowiłam grzecznie ukryć po prostu wodorostami, ogonkiem i wiecie, takie inne różne rzeczy. Zawsze miałam problem przy syrenkach, jak zrobić im te płetwy na ogonie, te wykończeniowe i do tej pory nie mam pojęcia, jak zrobić, żeby wyglądały one jakoś super ładnie. No i za ładne nie wyszły. Ale, co ja gadam za głupoty? Was to przecież nie interesuje, jakie mam zły humor, czy coś mi nie wyszło. Was interesuje coś dalej. A więc postanowiłam, że w przypadku kolorów będę stosować właśnie taką jedną konkretną wąską paletę barwną i wybrałam sobie jedną z... Już nie pamiętam jakiej strony, ale wybrałam sobie taką jasną, żywą paletę kolorystyczną, bo jak na początku to robiłam, to te kolory mi się ani trochę nie zgrywały, ten klimat pracy mi się w ogóle nie podobał, a ja stwierdziłam, że sobie zaszaleję, zrobię coś jasnego, kolorowego, lekkiego, tylko potem z tą żółcią wyszedł problem, że ona mi się z tłem zlała. No ale nieważne, przecież to nie jest aż tak wielki problem. Ważne, że praca jest kolorowa, wesoła i w ogóle. Ja w Mermaju w tym roku w ogóle nie biorę udziału, bo stwierdziłam, że mam maturę i tak mi się nie będzie chciało rysować. Do tego doszła mi jakby kwestia tego, że nadal jestem w trybie poprzeprowadzkowym, żeby tu wszystko rozłożyć sobie jak mi się podoba. I mam trochę małe zamieszanie też z innymi rzeczami jak Pyrkon, więc ja stwierdziłam, że w Mermaid, nieważne, nie biorę w tym roku udziału, dlatego że nie mam na to po prostu czasu i wiem, że pewnie część z was też nie ma na to czasu. Swoją drogą właśnie, w pewnym momencie przy malowaniu tej pracy, bo tak wiecie, wstawki są od czasu do czasu, jak zapomnę o czym chciałam powiedzieć, to zaglądałam nawet do Paintoolsai, żeby po prostu wybrać sobie jakieś tam kolory, wymieszać je delikatnie, bo jednak wiecie, Paintoolsai działa lepiej do rzeczy takich blendujących, do mieszania, tylko że ja nie przepadam za Paintoolsai z innego powodu, a mianowicie Paintoolsai jest programem, gdzie to blendowanie działa dla mnie już jakoś za mocno, te pędzle nie są jakoś... W każdym razie nie jestem już przyzwyczajona do tego programu, chociaż kiedyś w nim działałam i to działałam naprawdę długo, długo, długo. Jak na moim kanale byście zobaczyli, no to działałam tam 2-3 lata w tym programie, ale potem od niego odeszłam. Miałam takie momenty, kiedy próbowałam tam line art robić, ale nie. Jak chodzi o line art, to ja sobie Fire Alpaca odpalam i jeżeli potrzebuję, to wiecie, to sobie tam zobaczycie. W ogóle na moim Instagramie jeszcze w tym tygodniu pojawiam się wzory naklejek na Pyrkon, więc jak ktoś będzie, to sobie będzie mógł zobaczyć, co tam może znaleźć. Właśnie, w przypadku Paintoolsai, bo pewnie część z was zapyta, jakiego pędzla używałam. Od razu mówię, że to był brush, tylko przestawiony w taki sposób, żeby ten pędzel zostawał mi lekką fakturę i to był mój jedyny warunek, żeby użyć Paintoolsai w tym przypadku. A użyłam go tylko i wyłącznie z bardzo błahego powodu, jakim była uwaga. Uwaga, to jest piękne. Użyłam go tylko i wyłącznie dlatego, że tam jest koło barw. I dużo łatwiej było mi dobierać kolory i pobierać je. I to był, kurczę, jedyny powód, dla którego użyłam w tym momencie Paintoolsai, a nie Photoshopa.
Jestem wściekła, że nie mam tego koła barw, bo po prostu bez niego się nie da tak normalnie dobierać kolorów i ja muszę polegać cały czas na mojej jednej, jedynej palecie kolorystycznej. Chociaż nie wygląda, nie? Jest dobrze. Co tam chciałam powiedzieć dalej? A w ogóle w międzyczasie najlepszy jest fakt, że słuchajcie, zapomniałam, że nagrywam. Totalnie zapomniałam, że nagrywam. Zaczęłam sobie przeglądać tam jakieś rzeczy w trakcie, nie wiem, wiecie, kwejki, nie kwejki, jakieś takie głupawe strony. I się zorientowałam dopiero jak zobaczyłam to nagranie i było coś w stylu takim... Okej, Kasia, okej, ale na przyszłość to weź się pilnuj z nagraniami, bo nie chcę mi się teraz tego montować, nie? Właśnie, bo dochodzimy do takiego momentu, kiedy ja tam widzę sobie, wiecie, na podglądzie, że zaczynam dopracowywać tą pracę i tak wiecie, każdy szczegół, kolory, już tam wszystko ogarniam, nie? I jeżeli chodzi o ogarnianie tam detali, to w pewnych momentach zastosowałam, to nie jest line art, ale to jest jakby line art. Kurczę, słuchajcie, właśnie ścięło mi mojego ryja. O, nadal się nagrywa, żyje. No już myślałam, że nie żyje, że u mnie umarło i wyłączyło nagranie, bo ten telefon już umiera. W każdym razie użyłam w pewnych miejscach trochę linetu, tak żeby wiecie, to zaznaczyć, dlatego że ta skóra, te tło, wszystko było w takich bardzo jasnych, różowych tonach i wszystko się totalnie mieszało. Taka wiecie, tęcza, ale trochę okrojona i już były problemy. Stąd też często jakimś tam kolorem przeciwnym, czymś dojeżdżałam, żeby były te linie jakoś tak w kolorze, żeby to jednak pasowało do siebie, a jednocześnie właśnie wyłączyło mi nagrywanie, bo skończyła mi się jakby... pamięć na telefonie prawdopodobnie, no to dokończę wam to już bez kamerki, bo to już jest trochę żrada. W każdym razie przy wykończaniu tej pracy starałam się, żeby te detale podkręcić właśnie troszeczkę linią. Też starałam się, żeby te kolory występowały mniej więcej w wszystkich miejscach, tak żeby do siebie dopasowywały. Tu na razie w ogóle jeszcze nie ma tła, które robiłam to totalnie na szybko, bo stwierdziłam, że tak będzie po prostu łatwiej. Właściwie przy tym rysunku największym problemem, jaki miałam, to było zrobienie właśnie tych płetw i zagospodarowanie tego tła, sprawienie, żeby te kolory pasowały do siebie. To była rzecz, która było naprawdę ciężko osiągnąć ze względu właśnie na te bardzo jasne tony, ale stwierdziłam, że jakoś sobie z tym poradzimy i tu właśnie przydała się linia. Ja linii używam tylko dekoracyjnie i tylko jakby zaznaczam te fragmenty, które są jakby od strony cienia, które muszą być zaznaczone ostrą kreską, a tam, gdzie mogę, zostawiam po prostu zestawienie dwóch kolorów. Na przykład bardzo dobrze to widać na ogonie, gdzie ja jakby w części tam zacieniony zostawiam jakby niebieską kreskę, natomiast w części światła zostawiam już samo połączenie kolorów, dzięki temu one tak jakby po prostu ze sobą się łączą bezproblemowo. Nie ma tam większych problemów, żeby właśnie coś takiego osiągnąć. Troszeczkę z tą żółtą częścią na płetwach możecie zobaczyć, że to się właśnie jakby tak nie odcina, tylko zlewa. No i tu właśnie miałam problem, co z tym zrobić, dlatego też dodałam na tych płetwach właśnie te linie. Linie są zawsze dobrą pomocą, zawsze pomagają to wszystko, wiecie, jakoś ogarnąć i to wszystko mogą bardziej jakby stworzyć, że to jest bardziej spójne. Ale z liniami też trzeba troszeczkę uważać, szczególnie przy takim stylu trochę jakby bez lineartu, takim bardziej semirealistycznym, bo czasami dodanie zbyt dużej ilości linii, powodując taki lineart, może zepsuć efekt końcowy. Stąd też w paru miejscach po prostu tego obrysu nie mogłam dodawać, albo zostawiałam go tylko w formie szkicowej, na przykład na włosach. Bo jednak wiecie, nie chciałam, żeby ta postać była wyrysowana obrysem z każdej strony, tylko żeby była spójna z tłem. A jeżeli miałabym lineart wokół całej postaci, to musiałabym zrobić go też wokół wszystkich przedmiotów wokół, żeby to jakoś scalić. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Jeżeli chodzi o roślinki, to zasadniczo po prostu pobawiłam się kolorem bez konkretnych refek. Po prostu robiłam, co uważałam za słuszne. Oczywiście najpierw męczyłam się z dłonią, ale jak już stwierdziłam, że to jest w ogóle nie w moim klimacie, to stwierdziłam, że zostawię to tylko i wyłącznie w formie roślinek przykrywających całość. Było to też całkiem niezłe dopełnienie tła, bo jednak ta syrenka chociaż była troszeczkę pusta i wydaje mi się, że jednak jakieś zamknięcie jej było dobrym pomysłem. Chociaż jak patrzę na to teraz, to mam takie trochę mieszane uczucia, ale wiem, że to był też mój sposób na poradzenie sobie z pewnym problemem. W przypadku roślinek bardzo dobrze widać ten kolorowy liner, nazwijmy go w tej chwili obrysem. O, tak, słowo obrys albo kontur brzmi tutaj dużo lepiej i dużo mniej osób będzie mieć pretensje.
A więc obrys, który tutaj zastosowałam, to jest jednak, wiecie, taka po prostu kwestia, żeby to dopasować do siebie, sprawić, że to pasuje jakby do reszty rysunku. Ogólnie rzeczy, które tam dodawałam w tle, starałam się troszeczkę zmniejszyć właśnie w nasyceniu, żeby też po prostu lepiej wyglądały. I ogólnie to był właściwie cały zamysł, jeżeli chodzi o rysunek. Tak, skończyłam właśnie gadać o rysunku i to jest wszystko, co umiem wykombinować w 10 minut na temat jednej pracy, którą robiłam przez jakieś 2 godziny. O dziwo, nie zaciął mi się w tym czasie Photoshop, więc jestem bardzo zadowolona. Niestety na zakończenie nie zobaczycie mojej twarzy, bo właśnie wyłączył mi się ten telefon i no, taka trochę dupa, bo chciałam wam nagrać cały film z moją twarzą, a trochę nie wyszło. Podam nowy telefon, tato. Musimy pogadać na ten temat, ja tam zrobimy składki. Nie, a tak szczerze, to ja się z wami tutaj już żegnam i będę kombinować coś, żeby następnym razem mi się to nie wywaliło, bo jestem naprawdę podirytowana, a nie będę tego nagrywać 2 razy. Także z mojej strony to już jest, słuchajcie, wszystko. Zapraszam was jeszcze tak na koniec na mojego Instagrama, jak chcecie zobaczyć te prace dokładniej, bardziej i w ogóle. I co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeszcze raz zapraszam was, słuchajcie, do Eliny, Zuzki i Przemka, jeżeli chcecie zobaczyć, jak im poszło. I z mojej strony to już jest totalnie wszystko. Teraz już naprawdę pa, pa!